Odbywające się w dniach 24-25 września na Uniwersytecie Gdańskim Scanbald Forum 2019 zgromadziło środowisko naukowe oraz przedstawicieli przemysłu i biznesu. Celem było poszerzenie obszarów współpracy. Scanbald Forum zrzesza instytucje z 11 krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego, właśnie ośrodki akademickie, średnie, małe przedsiębiorstwa, nawet duże firmy farmaceutyczne jak Novo Nordisk czy Polpharma Biologics. W związku z tym w takim towarzystwie różnego rodzaju instytucji ośrodki akademickie pełnią rolę i opiniotwórczą, i rolę, w której mogą wykazać swoją jakość naukową, swoje kompetencje. Akurat w przypadku konferencji Scanbald jest to zakres nauk przyrodniczych. So Scanbald conference is a place where people can meet, can get more information about good science that is available. Also, of course, visit the beautiful city of Gdansk. And on the second day, we have a little bit more focused on the entrepreneurial side. There are some presentations from EIT Health, and hopefully this will be good opportunity for scientists. W Gdańsku prezentowane były perspektywy badawczo-rozwojowe dotyczące biologii molekularnej i immunologii nowotworów. Scanbald co roku operuje jakby w innym obszarze tematycznym. Ja się bardzo cieszę, że my mamy tutaj temat nowotworowy akurat, ponieważ no wiadomo, że jest to niezmiernie istotny dział w tej chwili w społeczeństwie. Oczywiście no, nas interesują tutaj rzeczy, które są najnowszymi jakimiś elementami, które się rozwijają w badaniach naukowych, ale z tego potem wynika dalsza diagnostyka, również leczenie. Dlatego te potencjalne kontakty, które tutaj możemy nawiązać, czy z innymi naukowcami, czy właśnie z przedstawicielami przemysłu i ogólnie rzecz ujmując publiczności, są bardzo dla nas cenne. It is to see what the rest of the Baltic countries are doing. We don't have so much collaborations so far between Sweden and Poland, so I think that can really increase, so that will be very interesting for me. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod względem jakości badań znajduje się w czołówce krajowej. Obecnie ściśle współpracuje z nową jednostką Uniwersytetu, Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. We came here to Poland from outside, was to acquire this FMP funding from the European Development Funds to set up a new unit, the units on cancer vaccine science. And one of the main aims was to develop young group leaders, young scientists, to build teams for the future. So for the next 30 years we can set up this area of research. And also in terms of the Scanbald Society, these young people also can link to the future leaders in around the Scandinavia, Baltic Sea area.